Jedna z najbardziej efektownych formuł walki wraca na należne jej miejsce. Total Bet, oficjalny sponsor gal zawodowego kickboxingu HFO. Emil Chorążewicz, jesteśmy w warszawskim nokaucie. No i Emil, 7 maja to jest data twojej kolejnej walki HFO w Ostrołęce. Po ilu latach wracasz tak naprawdę na galę do Ostrołęki? Bo z tego co pamiętam, to ostatnio u Arka Ludwiczaka, nie wiem, 4-5 już to lat? Cześć, witam cię u nas tutaj w nokaucie. Wiesz co, gala w Ostrołęce, na której walczyłem, była bodajże 2-2,5 roku temu. 5 lat temu to jeszcze nie trenowałem. Naprawdę? A coś ci kojarzy? No to powiem ci, że ten, no to... Ale to mi to inaczej czas leci w takim razie, że jestem trochę starszy. No i właśnie, gala w Ostrołęce, no i tak naprawdę długo się zastanawiałeś, żeby przyjąć ofertę HFO, żeby zawalczyć w swoim mieście? Nie. No chyba walka w Ostrołęce, no to wiadomo, że to jest bardzo fajna okazja, tak? Zresztą ja lubię walczyć przede wszystkim, więc gdzieby ta walka nie była, no to na pewno bym nie odmówił. HFO robi najlepszy kickboxing w Polsce, więc jestem bardzo dumny walcząc dla nich. No a w rodzinnym mieście no to dodatkowa motywacja i satysfakcja z walki, tak? Słuchaj, co do twojego przeciwnika, to został już ogłoszony. Ty jeszcze wiem, że nie sprawdzałeś go, więc chciałbym cofnąć się do lutego i do walki z Michałem Saramonowiczem. Tamten pojedynek. Były jakieś trudne momenty, bo na powtórkach było widać, jak mówisz do trenera Łukasza Roli, że sobie z frontami nie radziłeś, więc te fronty już trochę lepiej wychodzi obrona przed nimi? Tak, myślę, że w tej walce po prostu nie byłem skupiony nad nimi. Byłem bardzo zmotywowany, może zbyt bardzo i to troszkę wpłynęło właśnie na jakieś tam małe błędy. Z perspektywy czasu no, staram się nie wyciągać te dobre rzeczy, pracować nad tymi słabymi, ale myślę, że walka, no, wydaje mi się, że można ją zapisać na plus. Nie tylko no, wygraną, która była, ale no, też moją dyspozycję. A chciałbym cię zapytać jeszcze o taki moment, kiedy trafił ci rywal obrotówką gdzieś tam w okolice wątroby. Ty potem zaraz odpowiedziałeś swoją obrotówką. Powiedz, to był jakiś tam, faktycznie weszła ta obrotówka wtedy? Wiesz co, nie weszła, aczkolwiek była dosyć niebezpieczna. No, myślę, że blisko było, żebym się tam na nią nadział. A obrotówka za obrotówkę, czy backfist za backfist, to chyba taki klasyk w naszym sporcie. Emil, tak naprawdę teraz był w tamten weekend, w ten, przepraszam, Liga w Palestrze. Pytanie, jak ty, że tak powiem, będziesz przygotowywał się do swojej nadchodzącej walki? Jakieś sesje sparingowe, czy też starty kontrolne właśnie Granda, Liga Palestry, coś będzie było? Wiesz co, no tym razem odbyło się bez żadnych startów kontrolnych. Możliwe, że będzie jedynie jeden przed samą walką. Zobaczymy, jeszcze skonsultuję to z trenerem Michałem i myślę, że może być to start na Mistrzostwach Polski, zrobienie walki tam, jeżeli dobrze by poszło i fajnie by to wszystko się ułożyło, no to chciałbym jednak zaliczyć te Mistrzostwa Polski, aczkolwiek te przygotowania są takie dla mnie wyjątkowe pod tym względem, że unikam właśnie startów, chcę zrobić pełne, mocne przygotowania do tej walki, bez rozpraszania czy rozkładania tego startu na jakby kilka walk, tak, w międzyczasie. Zawsze walczyłem tak naprawdę co miesiąc, więc chciałbym i teraz mam okazję właśnie zawalczyć po takich pełnych 3-miesięcznych praktycznie przygotowaniach, tak. Mistrzostwa Polski, mówisz K1 czy low kick? Myślę o K1, tak. Nie za krótki ten okres, bo to jest chyba tydzień przed HFO. No tak, można tak na to spojrzeć, aczkolwiek będę już przygotowany stricte pod HFO, będę miał wagę, więc myślę, że pojechanie nawet, zaznaczenie się, że jestem tam i zawalczenie jednej walki, myślę, że dużo zawodników tak robi. Nie jest jeszcze to jakiś tam mój pewnik, ale no... Bardzo bym chciał jednak też chociaż stawić się na tych mistrzostwach. Słuchaj, a propos wyjazdów, to zaliczyłeś takowe 19 marca, pojawiłeś się w Belgii na trybunach. No nie było ci widać w telewizji, natomiast organizacja Glory, jakie wrażenie na tobie wywarła, jeżeli chodzi o ten poziom? No i jak wielką gwiazdą jest Badr Hari, bo jednak tam będąc na miejscu, gdzie poza wami 7 tysięcy gardeł jednak wspierało Marokańczyka, to chyba musiało wywrzeć wrażenie.
No tak, no Glory, jak wszystkim nam wiadomo, jest największą organizacją na świecie, więc no robi wrażenie ilość ludzi dopingujących kickboxing. W Polsce nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni i mam nadzieję, że kiedyś będzie nam dane robić galę dla tak samo kilkutysięcznej widowni. Batr, no nie ma co ukrywać, jest tam wielko galo, była tam cała hala oprócz polskich kibiców za nim, aczkolwiek, no jeżeli pytasz o wrażenie, o Glory, no to zrobiło na mnie złe, no ze względu na to, jak zachowało się w trakcie wydarzenia i również po nim wobec mojego kolegi klubowego i naszego rodaka Arka Wrzoska, tak? Ale sama, że tak powiem, otoczka, już abstrahując od tego, jak to się skończyło, bo tutaj nie ma co ukrywać, że skończyło się no, dla Polaków bardzo źle, wywarło na tobie wrażenie, to jest takie wydarzenie porównywalne, jakby ty walcząc na HFO, gdzieś tam obserwując HFO, można to porównać, że to jest, powiedzmy, ten sam produkt, tylko w większej skali? Tak, takie wrażenie również odczułem. Będąc tam, poczułem się po prostu, że to jest delikatnie większa skala tego wydarzenia i jest dużo więcej kibiców, aczkolwiek jeżeli chodzi o produkt podany dla kibica, no to jest on bardzo zbliżony do HFO, więc myślę, że to można odebrać jako plus HFO, tak? Emil, no to w takim razie czekamy na twoje kolejne starty. Widzimy się oczywiście w Ostrołęce. 7 maja, Emil Chorążewicz w swoim mieście, karta główna HFO 12. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję.